Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu mój dramatyczny, a dzisiaj naszym gościem jest Sławomir Grzymkowski, aktor teatru dramatycznego od blisko 30 lat, ale chciałem od razu z, z, z Tobą u, u ustalić kwestię właśnie tą. Początkową debiutu, bo niezawodna Encyklopedia Teatru Polskiego podaje, że tą pierwszą rolą twoją w teatrze dramatycznym był Rosenkranz w Hamlecie w reżyserii Andrzeja Domalika. Ale wydaje mi się, że to była dublura z Robertem Janowskim. Tak. Czy, czy grałeś ten, to, to na premierze, czy w, na spektaklach, które były po premierze w 1992 roku? Dzień dobry, witam serdecznie. To w ogóle jeszcze było, to w ogóle jeszcze inaczej było, mhm. bo y, ta dublura pojawiła się troszeczkę później. Mhm. I faktycznie, no tam była taka konieczność zdublowania dwóch ról właściwie, no, później się chyba kolejne jeszcze pojawiły. No i tu byłem, byłem w obsadzie, no już jako, później już ja grałem te, mhm. Rosencrantza te, te, te role, ale debiut był zupełnie inny. No, mianowicie tak. mianowicie <laughs> w takim spektaklu pod tytułem Upadłe Anioły. I, no może to nie był dobry tytuł na, na, na debiut, <laughs> ale no jakoś to później poszło. Ponieważ Hamlet powstał wcześniej niż, tak. niż Upadłe Anioły, no prawdopodobnie encyklopedia tak. tutaj z datą steczną wpuściła mnie do tej obsady, ale było inaczej. Debiutowałem rolą. Już nawet nie pamiętam, bo to nawet nie miałem chyba tekstu w tej. No w tej. tu jest na, zap, na, zapisane brat, i w nawiasie jeszcze jest PWST, czyli byłeś jeszcze wtedy studentem szkoły teatralnej. Tak, 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 tak. Ponieważ to była. Ja dostałem wtedy Angaż. W, od września, a, a tu premiera chyba była w czerwcu albo bliżej. 5 czerwca 1993 no no roku. Strasznie dawne dzieje. No to jest związane z, z, moim, z moją rozmową i spotkaniem z, z dyrektorem Maciejem Prusem. Mhm. On cię angażował. Jeszcze. On mnie angażował do, mhm. do teatru dramatycznego. I to było tuż po premierze dyplomów PWST. W którym ja grałem Szajloka, kupiec, kupiec Wenecki, Edward Argent szef wtedy, czy rektor, jakby to można powiedzieć, szkoły dramatycznej w, w Glasgow. I y, po tym dyplomie to było tak, że, y, to jest taka anegdotka, no powiem tak, bo to, ta, ta historyjka jest dla mnie bardzo, bardzo ważna i dla moich przyszłych losów związanych z teatrem dramatycznym. Y, Odbyła się premiera tego dyplomu w sobotę i jedna z koleżanek z mojego roku, która nie brała udziału w tym dyplomie, po spektaklu powiedziała mi, że Maciek Prus był na tym spektaklu i pytał o mnie i był zaciekawiony moją osobą. No ja, w ogóle nie miałem jeszcze planów wówczas, żeby chodzić na rozmowy do dyrektorów teatrów w Warszawie i w poniedziałek, czyli tam dwa dni później. Odprowadzałem moją mamę, która przyjechała mnie odwiedzić. Odprowadzałem na dworze centralny. Pomyślałem sobie, skoro jestem blisko. No to skorzystam z okazji w ogóle. Może się uda, może się umówię na taką rozmowę. Pomyślałem sobie, że po prostu trzeba wykorzystać ten moment, że jeżeli dyrektor jednego z teatrów o mnie zapytał, no to może to jest jakaś sytuacja taka przyszłościowa. No i faktycznie przyszedłem tu. Sportierni pan zadzwonił do, do, do gabinetu dyrektora. Maciek Prus akurat wtedy był u siebie. Zamieniliśmy dwa słowa przez telefon, wyjaśniłem kim jestem. I on mnie zaprosił na rozmowę. Przyszedłem na tę rozmowę. Właściwie no, wjechałem wtedy na górę, bo to było tego, tego samego dnia po prostu. No i ta rozmowa trwała trzy godziny. Do no, się, plusem można długo rozmawiać, no, tak. to prawda. Jak się domyślasz, ja tam może z 15 minut to, było te, to były te moje sprawy, a, a resztę zagarnął Maciek. Zresztą ta rozmowa była bardzo ciekawa. Ja po tej rozmowie wyszedłem i z angażem, i z pierwszą rolą. Mm -hmm. A później jeszcze, jeszcze dyrektor Prus zaproponował mi udział w teatrze telewizji, ponieważ już wtedy wiedział, że prawdopodobnie nie zostanie na, na kolejny sezon. Ale mimo to przyjął mnie mhm. do teatru i mimo to wziął taką odpowiedzialność na siebie jako dyrektor angażujący młodego aktora, że da mi debiut. A ponieważ nie mógł to być debiut w Teatrze Dramatycznym, on wówczas przygotowywał się do realizacji gubernera w Teatrze Telewizji mhm. w ośrodku we Wrocławiu, no i tam dostałem mhm. rolę. Mhm. W tym spektaklu telewizyjnym. To był, to był mój debiut telewizyjny jednocześnie i też debiut pracy mhm. z, z dyrektorem. Ale po, powiedz, bo tak. No w 1993 roku teatr dramatyczny. E, no, jeszcze był w takim dosyć trudnym czasie, prawda? Ta dyrekcja Macieja Prusa e, no była próbą jak. Jakiegoś wyjścia z tego kryzysu, który nastąpił w latach 80. w tym teatrze, aczkolwiek trafił tutaj przecież na bardzo poważny konflikt z producentem metra, tak. które tutaj zdominowało teatr. Nie miałeś jakiś obaw związanych z tym, żeby się angażować akurat wtedy do tego teatru? To też było związane z tym, że nie miałem takiego wyrazistego pomysłu, co dalej po, po studiach zrobić. To zresztą jest jakieś charakterystyczne dla mnie, bo ten zawód aktora też nie był moim wymarzonym. A co chciałbyś robić w życiu? Raczej skłaniałem się ku, ku temu, żeby zostać socjologiem albo studiować historię kultury. I y, ponieważ no, różne takie sytuacje y, moje życiowe zetknęły mnie z ciekawymi ludźmi, no, trafiłem na, na takiego człowieka y, w szkole podstawowej, Jerzy Jaroszyński, który też mm -hmm. był przez pewien czas związany z teatrem y, mm -hmm. dramatycznym. Bo już w późniejszych latach, mhm. teraz z Teatrem Polskim, tu w Warszawie. No, y, on prowadził takie kółko, kółko teatralne i tam mhm. taka, takie moje pierwsze zetknięcie z, jakby z teatrem, z, z aktorstwem. Y, to nastąpiło jeszcze w, w podstawówce, potem, y, potem szkoła średnia, no i konkursy recytatorskie. I właściwie ja też po maturze tak sobie pomyślałem, no a może to, może tamto. Lata były dziwne. No. To znaczy, miałem takie poczucie, że gdziekolwiek bym nie skręcił, to ta przyszłość jest taka dosyć yy, szara i niezbyt nie wiele obiecująca. Ale Jerzy namówił mnie na to, żeby zdawać do szkoły uhum. teatralnej. Za pierwszym razem się nie dostałem, yy, ponieważ czasy też były takie, że po maturze chłopak... chłopak wojsko. Da, wojsko, dwa lata. Już nawet dostałem bilet. To, 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 to później było, ale no w każdym razie tak, yy, za, zacząłem naukę w, w Ciechanowie, w takim studium kulturalno-światowym o kierunku też aktorskim. A to było dosyć ciekawe miejsce, ponieważ yy, tam, były, tam było kilka takich kierunków i to były te odrzuty ze szkół artystycznych, mhm. między nimi ASP, Szkoła Muzyczna i aktorzy. Salon odrzuconych. Salon odrzuconych, co było bardzo zabawne, ponieważ to były ciekawe typy. Naprawdę z, no, prawdopodobnie ze względu na swoje oryginalne czasami podejście do różnych spraw życiowych również. To, to była taka szkoła, szkoła życia, i mam wrażenie, że wszystko to, co później się wiązało, miało wiązać z życiem studenckim, wydarzyło się przed. <głosy> <głosy> Więc ja już po, po dwóch latach, no bo już chciałem mieć też z głowy te, te sytuację, żeby mieć jakikolwiek zawód, a nie wiedziałem no, po prostu, jak się moje losy potoczą. Czy się dostanę do szkoły teatralnej czy nie. W międzyczasie też złożyłem na inną uczelnię, no ale w efekcie dostałem się do szkoły teatralnej tu. Opiekunem roku został Piotr Cieślak i, i właściwie to, to mnie uratowało przed pójściem do wojska, bo właśnie mhm. wtedy dostałem bilet, kompania reprezentacyjna. No. Wojska polskiego. Co prawda myślałem, że przy moim wzroście, no bo nie jestem zbyt wysoki, no ale podobno przedostatni rząd był już dla mnie zarezerwowany, więc. No to, 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 to czyli taka była droga Twoja tutaj do teatru y, dramatycznego. Tak, i tak kontynuując, bo tak tę myśl przerwałem. Chodziło o to, że właśnie to też nie wzięło się, ta szkoła teatralna też się nie wzięła z takiego wyrazistego jakiegoś pomysłu. No, potraktowałem to jak swego rodzaju przygodę i próbę. No tak jak mówiłem, no, nie, nie, nie wiedziałem, co tam za specjalnie ze sobą dalej robić. Yy, I no właśnie i po skończeniu to był, po skończeniu szkoły teatralnej, no, lata 90. początek, ta sytuacja też teatralna tu w Warszawie nie była taka ciekawa. To znaczy. No tak. yy, nie było teatrów takich, do, do którego by się chciało pójść, gdzie by człowiek marzył, uh -huh. będąc na studiach ożytu. A, a, a życie raczej wiązałem z Warszawą, nie z Krakowem, więc ani z innym miejscem. No więc no, taka sytuacja akurat była, była wtedy. No i yy, Pamiętam nawet te, te, te programy telewizyjne, spotkanie Maćka Prusa z, tak. z producentami Metra, właściwie cała taka akcja, gdzie no, też było, była taka, taka opcja, żeby przekazać ten teatr dramatyczny. No, sprywatyzować. sprywatyzować tak. tak, skoro tu jest, tu są młodzi ludzie, to, tak. to, to, to co było sukces, w teatrze, sukces, tak. ogromny sukces. To, co było, że teatr dramatyczny jest już jakimś przeżytkiem i ma najlepsze lata za sobą. No i pamiętam taki właśnie wieczór, kiedy oglądałem te ten program telewizyjny, yy, patrzyłem jak Maciek Prus, yy, właściwie sam jeden, tak. przeciwko całej takiej galerii entuzjastów, fanów i, i zwolenników takiej radykalnej zmiany wówczas. No i pomyślałem sobie, no niestety tak, to jest może dziwny moment, ale jakoś zaufałem y, intuicji, której zresztą ufam do dzisiaj. I, y, no i to był dobry krok, mhm. zdecydowanie. Nie żałujesz w każdym razie, że nie jesteś dzisiaj socjologiem. Nie, nie żałuję. Chociaż, Chociaż bardzo mnie ciągną takie rzeczy. Więc. No, ale czasami podejrzewam, że teatr też może służyć do badań socjologicznych. I bardzo często właściwie ten punkt też w pracy się pojawiał. No tak, czyli przyjmował Cię Maciej Prus. Ty od września 1993 roku jesteś już w Zespole Teatru Dramatycznego, i wtedy chyba dyrektorem zostaje też Piotr Cieślak, Tak. tak który jest był twoim opiekunem na roku no i z nim się wiąże też zmiana w teatrze dramatycznym także polegająca na tym że on wprowadził wielu młodych aktorów to i z twojego rocznika i w każdym razie z, z, z tamtego czasu, no bo tu trzeba wymienić Agnieszkę Wosińską, która też do dzisiaj jest w teatrze, Agatę Kuleszę, Natalię Sierocką, Małgorzatę Kożuchowską, Pawła Tucholskiego, Omara Sangara, Andrzeja Szeremetę, no cała, cała rzeczywiście to była ekipa Was e, młodych i, i, i cieka ciekawie mi jak się układały wasze relacje wtedy z resztą zespołu, w którym e, było troszkę e, aktor aktorek, aktorów, którzy jeszcze pamiętali ten legendarny czas teatru dramatycznego związany z dyrekcją ustawa Holubka, no bo tutaj wrócił do, do dramatycznego Marek Walczewski z Małgorzatą Niemirską, no, Jadwiga Jankowska-Cieślak y, oczywiście się y, y, pojawiła. W zespole nadal były tak, ta, 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 takie osoby, no, jak zmarła niedawno Janina Traczykówna, Wojciech Duriasz, Maciej Damięcki. No aktorzy rzeczywiście z tego dawnego zespołu dramatycznego. I, po, i, i Ryszarda Hanim jeszcze tak, przez Hanin, była swoja tak, pro, tak. pani profesor ze szkoły. Ola Tarkany. Konieczna, Danuta Stenka, no, tak, tak, cała masa tak, fantastycznych tak, aktorów tak, i aktorów. Tak. No i, i, i chciałem zapytać, po pierwsze, czy ty miałeś, wchodząc tutaj, świadomość tej, tej wielkiej przeszłości tego teatru, związanej właśnie z dyrekcją Holubka, czy też z tym wcześniejszym, bo też mocnym bardzo tutaj okresem przełomu lat 50. i 60. I jak się układały wasze relacje tych młodych z, tą, z, ty, z tymi starszymi aktorami? No to jest kilka właściwie warstw tutaj się na siebie nałożyło. Po pierwsze, faktycznie znakomity zespół, ale w głębokim kryzysie, że właściwie nie wiadomo było, w którą stronę jakby ten zespół czy ten teatr zmierza. Przyjęcie tak dużej liczby osób młodych jakby wniosło tutaj dosyć duży od razu ferment. Gdybyśmy się pojawili pojedynczo, myślę, że jakby te relacje z, układałyby się inaczej. One były bardzo poprawne mhm. i tu nie było żadnej, to zresztą nawet wtedy nie było żadnej takiej hierarchii w, w, tym, w tym zespole, to nie był zespół gwiazd. Mhm. To byli ludzie bardzo otwarci i tak dalej, no też wrażliwi na to, że jeżeli przychodzą ludzie zdolni, albo jeżeli przychodzą ludzie pracowici, którzy mm -hmm. szanują i pracę i ich, to te, te relacje były naprawdę mm -hmm. bardzo, bardzo fajne i, i dobre, ale ta, ta, ta duża grupa spowodowała jakby narzucenie takiego nowego trendu. Oczywiście moja ukochana pani profesor Ryszarda Hanin, którą uważam no, za jakby jedną z najważniejszych osób w swoim życiu, którą, którą spotkałem, w takim też artystycznym, ona te zajęcia w szkole były najbardziej nudne i wydawało się kompletnie taką jakimś nieatrakcyjną rzeczą. Ponieważ polegały na na, takim, na praca ta polega na, na dużym skupieniu, ale też na, na, na jakimś takim, jakby to powiedzieć, ona zawsze mówiła, dziecko, nie graj mi tutaj niczego. Nie, nie, wejdź, wejdź na przykład do, do sali, no wchodzisz, do sceny, no wszedłbyś, no ale ty mi grasz, że wchodzisz. I to wszystko było takie bardzo, tak człowiek mówi, no ale jak to? No przecież wchodzę normalnie i tak dalej. Potem oczywiście to się ułożyło w absolutny jakiś i głęboki sens, ale zrozumiałem to dopiero wtedy, kiedy zacząłem swoją pracę zawodową, już po prostu w, w teatrze y, y, zawodowym i myślę sobie, że w pewnym sensie y, ja tak traktuję osobę profesora Ryszarda Hanin jako, jako swojego guru. Y, to, jak budowała rolę, w jaki sposób podchodziła do do, do pracy. Do, do dzisiaj we mnie zostało i tak myślę sobie, że, że w pewnym sensie ja tak sobie to nazywam mm -hmm. oczywiście. Nie chciałbym tutaj nadużywać niczego, ale że no jakby w pewien sposób chciałbym kontynuować po prostu jej taką, mm -hmm. taki rodzaj wchodzenia w postać, budowania. No pamiętam ją jak z, z fantastycznych takich ról, m.in. z serialu Polskie Drogi. Gdzie serdecznie nienawidził jej cały kraj. <laughs> Wiemy dlaczego, ale to dlatego, ona była cudownym człowiekiem, ale to, było, to, to właśnie to polegało na ale tym. To rola filmowa, serialowa, ale na przykład pamiętasz jej rolę w przedstawieniu Jafojerbach, ja tak, wyjście, wyjście z psem. To, to jest, to dla nas, dla studentów, to było jakieś ogromne przeżycie. Dlatego, że my jeszcze ten mój rok, kolejny też, ale myśmy się tak zapali, można to nazwać, to była taka też era zmierzchu bogów. Mhm. Ponieważ moim profesorem również był Tadeusz Łomnicki. Przygotowywaliśmy się już od trzeciego roku do, do dyplomu. I prowadził z nami zajęcia, w tym samym, to znaczy on przyjeżdżał na weekendy, a, a, a jeździł wówczas do Poznania, bo przygotowywali mhm. się tam do, do, do spektaklu. No, do króla Lira. Do króla Lira, mhm. tak. Widzieliśmy właściwie, jak on się zmienia w trakcie, mhm. to trwało dosyć, dosyć długo, yy, widzieliśmy, jak on się fizycznie zmienia, jak on też z nami prowadzi zajęcia, yy, jak nas przygotowywał po prostu do tego, żeby nas uczyć bo no, tak, takie zadanie sobie, że tak powiem, postawił, że za, zacznie nas aktorstwo uczyć, byliśmy wtedy na trzecim roku, a on nas, on zaczął z nami zajęcia od podstawowych naprawdę rzeczy i, i budował to z nami, jakby napinał nas w, te, w tę stronę, w tę stronę żebyśmy, żebyśmy zaczęli myśleć o scenie, myśleć o roli, myśleć o dyplomie. No niestety jego śmierć przerwała ten proces. I, Właśnie mówię o tym dlatego, że mieliśmy też i szczęście, ale też oczywiście taką możliwość podglądania tych naszych profesorów w pracy później w teatrze. Kończyliśmy zajęcia, mogliśmy pojechać na spektakl i zobaczyć, o czym oni mówią, bo oczywiście ta świadomość studentów w trakcie zajęć jest no, no, różna, powiedzmy tak, ale też nie do końca. Nie do końca na przykład mówię o sobie. Ja mogłem też zrozumieć, o co chodzi, dlaczego tak, dlaczego mhm. w ten sposób na przykład proponują pewne rozwiązania, chociaż też nigdy nie pokazywali. Przynajmniej ta dwójka, ani... taki zestaw dosyć był szczęśliwy tych naszych profesorów w szkole. No ale, ale potem jechaliśmy do, do, do teatru, oglądaliśmy i to jakby mhm. też pomagało zrozumieć, na czym polega ta praca, na czym polega budowanie rolni, na czym polegają te, te różne niuanse i, i sytuacje, w których trzeba się przyjrzeć temu scenie, rozwiązaniom i tak dalej. Więc to w jakiś sposób nam pomagało yy, i weryfikowało jednocześnie mhm. też te, 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 te spotkania. I tu ogromną zasługą oczywiście yy, yy, jakby. To, w jaki sposób ja w tej chwili podchodzę do pracy, to jest właśnie część tych profesorów, których miałem szczęście spotkać w szkole, ale też przede wszystkim rola opiekuna, czyli profesora Piotra, Piotra mhm. Cieślaka, który, to a propos teraz sobie to skojarzyłem też po ostatniej premierze, po, po sztuce intonacji. Bo y, y, profesor Cieślak zaraz po studiach z grupą y, studentów, swoich kolegów i koleżanek wyjechali do Puław mm -hmm. i tam zaczynali swoją, swoją przygodę z teatrem. I on zaszczepił we mnie, przypuszczam, że też w, w moich koleżankach i kolegach, no ale mówię o sobie tutaj, zaszczepił we mnie pewien etos pracy. Mm -hmm. etos pracy i etos zespołu i zespołowości. Jemu bardzo zależało na tym, już to robił na studiach, żeby nauczyć nas jednej rzeczy, że najważniejsze jest to, żebyśmy byli grupą, mm -hmm. żeby te relacje na scenie to była kontynuacja relacji też, które są między nami. I to było bardzo ważne, bo on później to kontynuował, będąc dyrektorem mhm. teatru dramatycznego i myślę, że właśnie dzięki temu udało mu się zbudować tak fantastyczny, bardzo skonsolidowany zespół, stworzony z różnych, naprawdę i wiekowo, i charakterologicznie, ale jedno było najważniejsze. Najważniejsze było dla nas yy, granie w dobrych spektaklach. To znaczy jakość była wyznacznikiem, każdy, mhm. każdy był jakby zobligowany, sami no, też kibicowaliśmy sobie, po prostu siedząc na próbach, oglądając próby kolegów, koleżanek, później były dyskusje i tak dalej, więc to, to wszystko udało mu się stworzyć yy, też dzięki tej grupie młodych ludzi, mhm. którą w takiej, yy, w takiej liczbie za, zaangażował. Taki, Trend tego, że y, najważniejsza jest praca, mm -hmm. najważniejszy jest spektakl, a nie nasze jakby indywidualne ambicje. To zresztą on miał takie powiedzenie, żebyśmy nie byli jak jugosłowiańscy piłkarze. To znaczy, <laughs> że dwa razy kiwka, brawo mm -hmm. y, z widowni i aplauz, a y, zespół przegrywa 3 do 0. Yy, yy, jeszcze będę chciał yy, Cię zapytać o dyrekcję Piotra Ślaka, ale. Z tych początkowych Twoich prac tutaj, taka wydaje mi się ciekawe doświadczenie związane ze spektaklem Szósty Stopień Oddalenia, sztuka Johna Guera w reżyserii Piotra Cieślaka, z główną rolą Elżbiety Czrzeskiej, która tutaj po latach wróciła. Do teatru dramatycznego, a kiedyś była jedną z, też z gwiazd w początkach lat 60. -tych te, tego teatru. Ty w tym przedstawieniu występowałeś, ale również byłeś asystentem reżysera. I, i, i chciałem cię króciutko zapytać o, no, o Twoje wspomnienie te, 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 tego spektaklu i kontaktu z, z Elżbietą czyrzeską, bo wydaje mi się, że to mogło być ciekawe. Tak, to było bardzo ciekawe. Oczywiście jakby ta perspektywa spotkania Elżbiety Czyżewskiej była no, niezwykle ekscytująca. To zresztą był pomysł Omara Sangare, który jakby też wymyślił w pewnym sensie dla siebie tę rolę i ten spektakl. Ta opowieść, tak krótko mówiąc, jest o, o ciemnoskórym chłopcu, który udaje syna Sydney Pouitier, mhm. jest na Manhattanie napadnięty, trafia do, 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 do mieszkania no, takiej high-class małżeństwa i, i, tam, i tam się ta, ta sytuacja rozgrywa. I Omar to wymyślił. Omar też w jakiś sposób przekonał, między innymi, ja nie mówię, że głównie on, ale. Ale on przekonał Elę żeby, żeby zgodziła się grać w tym, w tym spektaklu. No, pomysł był dosyć, dosyć ciekawy, tak mi się wydaje. I, i, I ten. Wszyscy też liczyliśmy na to, że powrót żbiety Czyżackiej do kraju zaowocuje jeszcze jeszcze jakby innymi mhm. projektami, spektaklami czy, czy, czy filmami. No, to niezwykła osoba niezwykła, tak było bardzo, to zresztą też fantastyczna obsada, bo tam też Kajtek Kowalski, Marek Walczewski, i, i to, to było dosyć ciekawe, no niestety, no, wiemy, że ten powrót się nie udał, I też no, takie smutne doświadczenie w pewnym sensie, bo tak, miałem takie poczucie, że jednak obserwuję o, osobę, która wraca do świata, mhm. który już nie jest jej że już się trudno było zorientować w ogóle, jak, jak to wszystko wygląda. To znaczy, też te realie teatralne się zmieniły. Wszystko wokół, które, które było, już, już nabrało zupełnie innego, innego charakteru. Ogólnie rzecz biorąc, to chyba nie do końca to było udane przedsięwzięcie, ale no miałem przyjemność po prostu zetknięcia się z no, kimś wyjątkowym, naprawdę. Tak, to na pewno. Mówiliśmy tutaj, że Piotr Cieślak wprowadził całą waszą młodą grupę aktorów do teatru dramatycznego, no ale wprowadził też młodych reżyserów. I to jest rzeczywiście jego wielka zasługa, ponieważ to w, tu w teatrze dramatycznym za jego dyrekcji pierwsze swoje warszawskie spektakle no, zrobili tacy reżyserzy jak Piotr Cieplak. Najpierw to była historia o chwalebnym. I później ptaszek Zielonopióry, w którym zagrałeś? No, Krzysztof Warlikowski z Elektrą i z Poskromieniem Złośnicy, i w obu tych przedstawieniach też zagrałeś. No i teraz chciałem zapytać, jak to z nimi było z tymi młodymi reżyserami wtedy? No bo dzisiaj to wiadomo, to są nasze no, wielkie gwiazdy reżyserii. Ale wtedy no, szła za nimi taka fama tych pierwszych sukcesów w teatrach pozawarszawskich, no ale wiadomo, no, tutaj jest znacznie większy y, sprawdzian. Jak ty patrzyłeś wtedy na nich, na no, to spotkanie? No, to jest w dalszym ciągu yy, taka. Taka myśl mi cały czas towarzysz jak, jak myślę sobie i wspominam te, 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 te lata. Bo te, znowu tu, jakby całym, tu osią całej całe, całe tej sytuacji jest dyrektor Cieślak. Mianowicie on miał taką ideę, że będzie dyrektorem najlepszego teatru w Polsce. Najpierw skupił się na budowaniu zespołu, ale też naprawdę to zaowocowało jakimś takim fantastycznym zespołem, który ma ochotę pracować, który jest głodny pracy, głodny sukcesu też. Ale oprócz zespołu, on też oczywiście jeździł i oglądał mnóstwo rzeczy w Polsce i, i ściągał tych najciekawszych jego zdaniem, ale też nagradzanych reżyserów tu do teatru, żeby, żeby właśnie ten zespół mógł nabywać doświadczenia, żeby spotykał też bardzo dobrych albo najlepszych reżyserów, no bo wierzył w to, że właśnie tym młodym ludziom, nam, dla nas będzie to pewnego rodzaju inwestycja i że to będzie coś, ale też z korzyścią dla nas, dla tych ściągniętych tutaj debiutujących w Warszawie reżyserów, ale też dla teatru po prostu. No i te spotkania były no, fantastyczne. No, zresztą ten cały okres, tak wspominam, no, no, może też z perspektywy lat było ciężko, oczywiście tak, ale myśmy mnóstwo czasu spędzali razem, więc te próby, czy, czy z Piotrem Cieplakiem przy Ptaszku Zielonopiórem i z zespołem Kormorany, który tutaj no tak. przecież wówczas mieszkał, czy próby z, z Krzyśkiem Barlikowskim. No to były fascynujące spotkania. No. Takie, gdzie... Oni też korzystali prawdopodobnie z naszej energii, z takiego entuzjazmu i z, i z takiego nastawienia, że naprawdę idziemy na całość. Tu, tu nikt sobie nie odpuszczał i oni mogli oni pracować, a my jednocześnie też mieliśmy, no, z krzyśkiem na przykład, praca przy poskromieniu złośnicy była dosyć ciekawa, dlatego że my do końca nie rozumieliśmy. Ja też mówię, dobrze, będę mówił ja. Też nie do końca wiedziałem, o co tak do końca chodzi w tym spektaklu. Bo można by to było sprowadzić do, 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 do takich rzeczy, że mówił, dobrze, tu wychodzicie, mówicie szybko, szybko, rytm ten. To znaczy, nie mówił z nami w pewnym sensie o analizie, nie, nie rozpuszczał. Zależało mu na pewnej kompozycji, on już widział obrazek, on też czuł rytm tego spektaklu i, i dopiero jak zobaczyłem na chyba pierwszej generalnej kostiumy, światło, połączoną muzykę. I ostatnią sekwencję, czyli monolog Kasi, czyli Danuty Stenki, Dopiero, jakby wszystkie klapki mi się otworzyły, i to, i to. Bo zobaczyłem absolutną magię, ale też to, że cały spektakl tak naprawdę to było niezwykle odważne wówczas. Tak. Z, też Z takimi dopisanymi scenami. To, 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 to nie było tak. Była taka scena do, do, dopisanych y, transwestytów, y, która była kontrowersyjna wówczas mm -hmm. i, i też do, teatr dostawał listy z protestami, jak można, dl, dlaczego się dopisujesz Szekspirowi, a dlaczego w ogóle transwestyci przecież tu młodzież szkolna będzie przychodziła i tak Cała taka, taka sytuacja. No, też było tak, że y, pamiętam, że dyrekcja y, chyba się lekko wystraszyła w pewnym momencie, ale już konsekwentnie została. Została przy tym pomyśle i już nie było kombinowania, ale jak zobaczyliśmy pomysł Krzyśka, który właśnie wszystko pracuje na ostatni monolog, uh -huh. że całe przedsięwzięcie, cała machina jest po to, żeby Kasia wypowiedziała ten wstrząsający naprawdę monolog, feministyczny tak naprawdę, no to. No to... No tak. Zrozumiałeś, o co chodzi. Zrozum zrozum zrozumiałem w ogóle, co to jest za obraz i że i że tak na dobrą sprawę. No ale Krzysiek też miał taki sposób pracy, że on jednak nawet, jeżeli czegoś nie rozumieliśmy, jakie to ma znaczenie w spektaklu, do czego to zmierza, no bo też nie widzieliśmy całości, ta całość się tam pod koniec oczywiście złożyła, ale też mu ufaliśmy bardzo. Zresztą to no, fantastyczny facet, erudyta, niezwykły, niezwykle wrażliwy człowiek. W związku z tym, no, no tak, on nas to pociągnął, poszliśmy w to, a, a zaowocowało to niezwykle pięknym spektaklem, ważnym, długogranym, długogranym i to taki, taki, takie to były, widownia były jak winogrona, to znaczy oblepione były mm -hmm. dwa balkony, dół i, i, i dwa balkony, i zawsze graliśmy to przy pełnej pełnej widowni. Lubiliśmy to grać bardzo i też mieliśmy takie poczucie sukcesu wówczas. I to myślę, że to jest następna rzecz, która cementowała zespół teatru dramatycznego w tych czasach, bo każdy zespół potrzebuje jakiegoś potwierdzenia, tak? że ta praca ma, ma sens i, i, i ku czemuś zmierza, a tych sukcesów zdarzyło się parę. No tak. Więc my też mieliśmy takie poczucie, że jednak jesteśmy ważnym teatrem. Uczestniczymy w czymś ważnym, zbudowaliśmy między innymi też my, nasza energia zbudowała też jakby no, ważny okres teatru polskiego w ogóle, dlatego że te, te spektakle i ci twórcy przyciągali tu widownię, przyciągali też jakby uwagę ludzi. I to było już później takie miejsce, do którego chcieli ludzie przychodzić, i też mówię o młodych aktorach, którzy chcieli po szkole trafić do teatru dramatycznego. Tak. No, i wielką zasługą też Piotra Cieślaka było to, że zaproponował tutaj w teatrze dramatycznym pracę Krystianowi Lupie, no, który też pierwsze swoje warszawskie przedstawienia zrobił właśnie tutaj. No wcześniej był no, od samego początku, był tam związany i z Jelenią Górą, ale przede wszystkim ze Starym Teatrem w Krakowie, prawda? I to było to jego miejsce. Więc zaproszenie Lupy. Tutaj dramatycznego, no już samo w sobie było wielkim wydarzeniem. Tym, aż dwa, jeśli się nie mylę, doświadczenia pracy z lupą, przy powrocie Odysa i przy wymazywaniu. Różni aktorzy podchodzą do, do, do pracy z lupą. Są tacy, którzy absolutnie jakby. Są zakochani w, w, tym, w, tym, w tym rodzaju pracy, no, ale są też tacy, którzy no, no, mają dystans, no, nie, 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 nie bardzo się może odnajdują w tej formie. A w, w, w Twoim przypadku jak, jak było? To znaczy pojawienie się Krystiana w ogóle w tym teatrze, no to był jakiś no to był jeden z najważniejszych momentów i dla samego teatru, i dla nas, dla, dla zespołu, bo jednak zetknięcie się z nim jest w pewien sposób no, bardzo ważne, tak, tak myślę. Nawet jeżeli po pewnym czasie myślimy sobie, że... Bo ja też nie miałem takiego poczucia... Że nagle odkrywam coś w sobie mm -hmm. w, w tym kontakcie. zresztą, no, ja grałem tam mniejsze rzeczy w wymazywaniu. No, y, y, zresztą bardzo, oczywiście, super. To, 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 ta, ta rola ogrodnika. No, to powiedzmy, że to był epizod, to ale był nie mniej, nie tak. nie mniej tak. mogłeś obserwować. Mogłem obserwować, tak. tak. A przede wszystkim mogłem go słuchać, bo jego omówienia czasami trwały dłużej niż <laughs> akt, który który właśnie omawiał, czy scena, którą omawiał i to było fascynujące. To znaczy zetknięcie się z taką wyobraźnią, z, z, taką, z taką wiedzą, z taką możliwością czytania tekstu. To, to się, ja po raz pierwszy no, byłem po prostu wstrząśnięty tak, tak, takimi rzeczami, bo dwie osoby na mnie zrobiły takie wrażenie w, w tamtym czasie. Pierwszą był Maciek Prus, który który fenomenalnie rozczytywał tekst Norwida. Mhm. No fenomenalnie. Potrafił operować tą frazą, tymi, tymi znaczeniami, ale też wyszukiwaniem sensu w tym dosyć skomplikowanym tekście Norwida. To a a aktora chodziło? Czy, nie, czy to o... chodziło o gubernera. A, o gubernera, to, okay. No Prowadził to wspaniale. Także ja zaraz będąc po szkole, no, zobaczyłem, co to znaczy wczytywać się w tekst i ile z tego można wyciągnąć, jak to jest istotne, przynajmniej w tym rodzaju teatru, tak, w którym operował Maciek Prus. Ale potem spotkanie z Krystianem z Lupą, który analizował tekst na przykład Powrotu Odysa, Wyspiańskiego i mówił, popatrzcie, ta fraza, mam wrażenie, że tu autor miał atak gorączki. Wyspiański mm -hmm. był wówczas chory i faktycznie przeprowadzał nas przez ten tekst pokazywał, kiedy, kiedy prawdopodobnie, ale to jest absolutnie, absolutnie możliwe, kiedy wyspiański dostawał takiego lotu twórczego pod wpływem no, też choroby, ale też swojego stanu po prostu. I, I po raz kolejny właśnie było coś takiego, odkrycie, ile, ile z tekstu można by czytać i jak to jest bardzo istotne, żeby jednak ten tekst non-stop. Się wtapiać, czytać go, czytać, czytać, żeby jak najwięcej mm. y, 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 rozumieć. No, no powiem tak, no świadomość, y, sama świadomość pracy z krystianem mimo że on y, więcej uwagi poświęcał po prostu ważniejszym rolom i y, innym aktorom, to jednak było wspaniałe przeżycie. Potem y, y, no powrót Odysa to też było dla niego odkrycie takie y, w pewnym sensie. Związane z przestrzenią. Dlatego, że pierwszą wersję powrotu Odysa graliśmy w takim układzie, jak teraz mm -hmm. scena w dramatycznym jest. Czyli scena i normalna widownia, tak zwana normalna widownia. Tak. I tu się, zaczęły, tu się zaczęły schody, bo Krystian cały czas jakby czuł, że ta energia, która w spektaklu jest, ona się w ogóle nie przenosi na, na widownię. Nie wiedzieliśmy też sami dlaczego. Potem okazało się, ale to pomógł w tym taki epizod. Wyjechaliśmy na, na festiwal do Krakowa, zagraliśmy w Krakowie, w zupełnie innym układzie sceny i widowni. Mm -hmm. To znaczy, że widownia była na poziomie pierwszego rzędu krzeseł i widownia szła w górę. I później powstała ta, 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 ta słynna widownia Lupy, lupy w Teatrze Dramatycznym, bo po powrocie on po prostu, no, zażądał, ale no, jakby wymógł na dyrekcji, żeby właśnie w takim układzie grać. Czyli y, widownie, b, widownia była zabudowana i na widowni była postawiona inna widownia, która no, jednak powodowała to, że to oglądało się te spektakle zupełnie mhm. inaczej. Inaczej. No ona była też bardziej kameralna, tak? Była Ta też widok. bardziej kameralna, tak, ale, ale no, tu ewidentnie przy takim układzie, przy tym normalnym układzie sceny i widowni, to jest to trochę taka scena, powiedzmy, do takich dużych tak. rzeczy, taka estradowa. A żeby, żeby to ogarnąć, w jakiś sposób opanować, Krystian to przebudowywał. No już w kolejnym, w kolejnym przedstawieniu, czyli w wymazywaniu, to było wybitne przedstawienie. Mhm. No już byliśmy przy tej, przy tej e, e, lupowskiej e, 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 widowni. No, e, no, powiem tak, no, świadomość, że gramy w naprawdę w wybitnym też spektaklu, bo to doskonałe było, no dawało nam też e, mnóstwo energii do pracy i jakby to poczucie sensu, że jednak robimy coś ważnego, to co jest, no, myślę, dla aktorów bardzo, bardzo ważne. Nie to, że uczestniczymy w czymś. Co się w ogóle na nic nie przekłada, a tu ludzie po prostu byli zachwyceni spektaklem, chcieli rozmawiać, dyskutować. No i to mniej więcej tak to wyglądało, a dla mnie to jest bardzo istotne, żeby jednak no, było o czym po spektaklu porozmawiać. No tak, no wspaniałe role też. Wspaniałe to, role, to tak, wybitne role. Maja Komorowska, Marek Walczewski. Tak, tak ten, no to, to nie, było coś ten. niesamowitego. No, też, też obserwowanie, bo ja, ja miałem także te wejścia na przykład w wymazywaniu miałem z różnych punktów scenografii. Widziałem, jak w te przestrzenie wchodzi uh, Jedwiga Jankowska-Cieślak, uh, jak, jak, jak zaczynają już być w tym spektaklu dużo wcześniej, niż uh, nie uh -huh. ma takiego wejścia z zewnątrz, że oni tam są Adam, Ferency. Uh, no, 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 naprawdę to było coś, coś wspaniałego, no i też ten spektakl dał nam taką możliwość zobaczenia trochę świata, dlatego że byliśmy zapraszani na, na festiwale i y, takie doświadczenie, na przykład grania dwóch tygodni y, w Paryżu, mhm. w Odeonie, gdzie przy okazji mogliśmy prowadzić y, paryskie życie, hmm. ponieważ tylko wieczorem był spektakl, a tu mogliśmy zwiedzać, jeździć, oglądać różne rzeczy. No, no, to jest no taki tak. oczywiście czymś dodatkowym, ale, ale równie ważnym w tym. No to też jest o, 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 ogromne ma znaczenie, jeżeli teatr i spektakle tego teatru funkcjonują poza siedzibą, są oglądane przez inną publiczność, to co jest zawsze bardzo bardzo cenne, a gdybyś miał tak no, teraz z, 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 z dzisiejszej perspektywy no, podsumować tą dyrekcję Piotra Cieślaka, także jego przedstawienia, które tutaj reżyserował, a w których też y, grałeś, to co by było najważniejszą kwestią, no taką, którą, o której należy pamiętać, jeśli się wspomina dyrekcję Piotra Cieślaka w Teatrze Dramatycznym? Taką jego świadomość, że mm, on musi zespół rozwijać, to znaczy, yy, bo, bo mam poczucie, że ten jego koncept polegał na tym. No ja Właśnie ta moja droga i spotkanie z nim było dłuższe, bo był profesorem w szkole, ale też no, tak jakby z biegiem czasu rozumiałem jego zamysł. Był taki, ponieważ on już w szkole wprowadził taki, nie, nie, nie było wtedy semestrów, czyli jakby na, na koniec każdego semestru był egzamin, on wprowadził trymestry. To znaczy, że to. Znacznie dał nam większą szansę takiego przemiału uh -huh. ludzi, z którymi będziemy pracować. Zawsze dbał o różnorodność. Właśnie. Y i to było najważniejsze, że jako zespół, jako aktor, on dał mi szansę zetknięcia się z rozmaitymi reżyserami, co jest po prostu no, niezwykłe. Dlatego, że w tym zawodzie na tym to polega, że ciągle powinniśmy spotykać innych ludzi, ciągle nie, nie, nie jakby w tym samym sosie. To jest super na pewno, dlatego że się w pewien sposób wyrabia jakby język wspólny i tak mhm. dalej, ale wiemy, że nawet najwybitniejsi reżyserzy po pewnym czasie no, muszą zmienić zespół, mhm. albo zespół już chce Zmienić atmosferę, dlatego, że przestaje to być w pewien sposób inspirujące. A ten, a ten, ten jakby yy, to podejście, że, że rozmaitych musimy mieć i profesorów najpierw w szkole najlepiej różnych i dużo, żebyśmy, żebyśmy sami zrozumieli, co nam najbardziej odpowiada, to, to przeniósł też tu i, i i wydaje mi się, że jakby ta różnorodność i dbałość o to, żeby to był zawsze ktoś naprawdę znakomity, żeby ten zespół się spotykał z doskonałymi e, reżyserami, on po prostu inwestował w ludzi, mm -hmm. inwestował w aktorów i powierzył w to. To zresztą jest pewnie już w tej chwili ta, ta, taka wymierająca tendencja do tego, żeby po prostu mieć znakomity, znakomity zespół. Który jest właśnie w teatrze najważniejszy. A do tego dobierać reżyserów i twórców, którzy przychodzą. No, myślę, że to z mojej perspektywy po tylu latach, to że mogłem, miałem szansę spotkać no, naprawdę wybitnych twórców. A, właśnie, a Powiedz, bo w jakimś wywiadzie z, z tobą przeczytałem, że Miałeś też doświadczenie z Jerzym Jarockim, ale nie znalazłem tutaj <laughs> przykładu i czy to dotyczy tego jego niezrealizowanego przedstawienia, które chciał robić tutaj w Dramatycznym? Tak. Sprawę, tak? tak? Nie, nie wiem czy to był tytuł, sprawa? Nie, nie, nie. nie. To, to później by zrealizowane zostało w Teatrze Narodowym. No. Błądzenie chyba to, się, to miało taki tytuł w Teatrze Narodowym, a to było takie spotkanie siedmiomiesięczne. No to opowiedz o tym, bo to jest rzecz myślę niezwykła. E, tak, w pewnym sensie to była nie, niezwykła sytuacja. No, powiem tak. Chciałbym być delikatny, ale miałem takie poczucie, że jednak mieliśmy do czynienia z takim teatralnym potworem który. No, nie wiem, czy, czy profesor Jarocki miał ochotę dokończyć ten spektakl w teatrze dramatycznym, czy tylko potraktował nas jako poligon doświadczalny i przygotowanie do spektaklu do spektaklu w teatrze narodowym. Jego podejście do pracy i aktorów no, jest. Dyskusyjne, powiedziałbym, tak? Z, z punktu widzenia współczesnych ludzi, teatru, no to było tak, że była jedna próba i zdaje się, by było po, po zawodach, bo jednak prowadził taką, e, ta, taką <taki>, taki system łamania kręgosłupa mhm. poszczególnym aktorom. Mielił Zawsze to robił na, w sposób, że tak powiem, chłodny. Nigdy nie podnosił głosu i tak dalej, ale jednak to, co robił. To z... tym bardziej okrutne. Bardzo był. było to okrutne i, i no, powiem szczerze, już nigdy, nigdy potem nie spotkałem, ani nigdy przedtem, ani nigdy potem nie spotkałem już jakby takiej. Takiej metody pracy, która była po prostu bezwzględna, okrutna. Polegało na tym, że no, to najpierw trzeba aktora stłamsić, w, 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 ale wiesz, kopać w ziemię, a dopiero potem go tam odbudować, jeżeli się podniesie, bo i bo były sytuacje gdzie Ale się wiesz, nie że, że no, tej tresurze, bo to pewnie tak by należało nazwać. Podlegali no, najwybitniejsi aktorzy. On to tak. stosował i na Zbigniewie Zapasiewiczu, i na Jerzym Treli, i na wielu innych, a, a ym, naprawdę miał doświadczenia z, jeszcze licząc od lat 60. czy 70., tutaj w teatrze dramatycznym, z paletą na, najwybitniejszych naszych aktorów. No i oni jakoś się temu podlega, po, poddawali, bądź rzeczywiście byli też tacy aktorzy, którzy podnosili bunt, mówili nie, tak, nie, nie, nie chcą i nie, nie współpracowali. Ty miałeś taki odruch, że sprzeciwu, czy, czy jednak zaciskałeś zęby i mówiłeś, no trudno, muszę to przeżyć? No, miałem poczucie, że naprawdę spotkałem twórcę wybitnego. To znaczy, znając dokonania profesora Jarockiego, no to jest jakby kolejny etap jakby wchodzenia w ten zawód, tak? że można w różny sposób prowadzić próby. Gdyby się to. Może tak. Gdyby się to zakończyło spektaklem, mm -hmm. moja ocena mogłaby być, by być inna, ale ponieważ to było 7 miesięcy zmarnowanego czasu, no to. No, moj, moja opinia na ten temat no, może nie jest jakby bardzo przychylna. I, I uważam, że ani metoda pracy, ani te 7 miesięcy nie, nie były czymś, co mogłoby mi w jakiś sposób zbudować jako aktora, a tym bardziej jako człowieka, może wręcz przeciwnie, ale może uświadomiło mi jedną rzecz, że w życiu sobie nie pozwolę na takie traktowanie w, w, w przyszłości. I, 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 I nigdy nie pozwoliłem. Mhm. No dobra, to był to przypis ciekawy do, 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 do twojej historii w Teatrze Dramatycznym. Po Piotrze Cieślaku, który, który kończy dyrekcję, no powiedzmy sobie w sposób taki… Znaczy nie, my, 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 myślę, że niespecjalnie elegancko w, władze Warszawy zachowały się wobec niego tutaj i spowodowały, że zakończył dyrekcję w Teatrze Dramatycznym. No ale po nim przychodzi Paweł Miśkiewicz, z którym masz pewne doświadczenie aktorskie w Płatonowie wcześniej, jak on tutaj się um, pojawił. Ale jak tak spojrzałem i przypomniałem sobie listę twoich tutaj spektakli w okresie jego dyrekcji, to tak jakoś stwierdziłem, że, że mało stosunkowo grałeś tak. wtedy, więcej grałeś studio koło Igora Gorzkowskiego, tam w prezentacjach, w innych miejscach, a tutaj, tam już nie, nie, nie będę wspominał, ale to to dosłownie kilka, kilka tak, ról. Tak. Z, z, czego, z czego to wynikało? No, prawdopodobnie z jednej rzeczy, a mianowicie, że jakby yy, być może nie mieściłem się w takiej koncepcji Pawła jako aktor, mimo że mieliśmy takie no, dla mnie świetne doświadczenie i ja uważam, że Paweł jest znakomitym reżyserem. Pracowaliśmy wspólnie przy Płatonowie tu w Teatrze Dramatycznym. Zresztą on też wymyślił jedną rzecz, która dla mnie okazała się no, znakomita w pomyśle, bo Yy, na początku Sergiusza miałem grać ja, a, a yy, Marcin Dorociński miał grać doktora. On to po, po jakimś czytaniu zamienił, bo poszedł odwrotnie i mnie też się wydawało wcześniej, że ja bardziej pasuję mm. jakby do, do, do Sergiusza, yy, czyli do męża Sonii, a, a ten doktor, no to chyba, chyba nie. I, mm, Marcin chyba Dorociński też nie był zadowolony z tej, z tej zamiany, ale dla mnie okazało się to fantastyczne. Ja nawet dostałem takie nominacje do, do nagrody aktorskiej za drugoplanową rolę, właśnie za, za rolę doktora. Ale to doświadczenie było fantastyczne, bo ten spektakl był taki magiczny i w tej pracy no, doświadczyłem jednej rzeczy, że Paweł próbuje opowiedzieć czasami rzeczy nieopowiadalne i dla niego to jest bardzo ważne, na tym się skupia. No, jakoś nie, nie byłem w jego poetyce prawdopodobnie jako aktor, ale jednocześnie też mnie, nie pozbył się z, z zespołu. To był okres, gdzie ja, za co też w pewien sposób jestem mu wdzięczny, bo, bo on mi w ogóle nie przeszkadzał w tym, żebym ja mógł sobie robić różne rzeczy na zewnątrz, a to był dla mnie okres bardzo ważny akurat wtedy, tak aktorsko i, i bardzo ciekawy, i taki naprawdę no, mam wrażenie, że tam y, no, zrobiłem duże postępy i jakoś się rozwinąłem aktorsko, bo te spotkania. Właśnie z innymi twórcami, a nie tu, no były dla mnie jakby istotniejsze, no, jak się okazało. No, zresztą ja też nie byłem przekonany do takiego modelu y, pracy artystycznej wówczas, y, 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 która była w Teatrze Dramatycznym, bo, bo to były takie różne, dosyć dziwne y, dziwne pomysły i nie, nie chcę oceniać absolutnie. Jest też cała, cała grupa aktorów, dla których ta praca była świetna i tak dalej. No, dla mnie może mniej jakoś to, to nie jest moja poetyka, ale, t, ale tak jest. Tak. Myślę, mm -hmm. że na tym, na tym polega praca, tak, że no, jakby nie we wszystkim się musimy znaleźć, odnaleźć i nie, nie ze wszystkimi musimy się zestroić. Ja myślałem o czymś innym. A Paweł no, y, y, zatrzymał mnie w zespole, a jednocześnie też pozwolił na tę pracę na zewnątrz. W związku z tym to, to było dla mnie korzystniejsze. No, za jego dyrekcji w, w końcówce zagrałeś w przedstawieniu, no, które było wydarzeniem wówczas. Myślę tutaj oczywiście o w imię Jakuba S w reżyserii Moniki e, Strzępki. E, jak zapamiętałeś? Pracę nad tym spektaklem, i w ogóle to przedstawienie, spotkanie z Moniką Strzębką. No to jest właśnie też kolejny taki przykład, jak teatr potrzebuje sukcesu. No. To znaczy, przez, to był taki trudny moment, ponieważ Paweł. Yy, no, no prowadził w teatr, który chce dotykać eksperymentów, w różnych takich rzeczy, mo może dla dla mnie na przykład no nie, nie, nie miałem takiego poczucia, że jest to coś twórcze, że ja robię krok dalej. Paradoks polegał na tym, że w samej końcówce on wpuścił Monikę Strzemkę, która zrobiła tu absolutnie duży ferment. No i spektakl, który nagle wystrzelił tak, że chodziły tu tłumy. Byli wierni fani, którzy przychodzili po kilkanaście razy, na, na, naprawdę po kilkanaście razy na ten spektakl. Który był zresztą koprodukcją z Łaźnią mm. Nową w, w, w Krakowie. Premiera była w Krakowie, później była premiera tutaj warszawska. I to było takie. Ja Monikę znałem jeszcze wcześniej ze studiów, pracowaliśmy razem jeszcze, jak ona była na Wydziale Reżyserii w, w PWST i to było takie spotkanie po latach. I, ale było też moje pierwsze spotkanie z Pawłem Dymirskim mhm. i z jego twórczością. No a ja wcześniej obejrzałem po prostu też spektakle na warszawskich spotkaniach teatralnych. O, o, oglądałem spektakle z Wałbrzycha, mhm. też z, z Wrocławia. Więc y, y, jakoś to tak było dla mnie, y, y, że tak powiem, nie, nie było to nowe, no ale nowe jakby od środka. Ale, było... ale no bo to jednak, no zwłaszcza te Wałbrzyskie, Przedstawienia Moniki Strzębki i Pawła Demirskiego. No, bu, bu, z jednej strony no, bu, 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 budziły zainteresowanie, no ale też nie da się ukryć, że i kontrowersje, prawda? I kontrowersje, tak. A ty jak do tego podchodziłeś? No powiem szczerze, że ja się w tym odnalazłem. To znaczy ja, ja, ja bardzo lubiłem te spektakle, zwłaszcza jak widziałem, że ludzie reagują w taki skrajny sposób. Niektórzy się obrażają, niektórzy po prostu wychodzą, niektórzy wzruszają ramionami, a ja byłem w tej, w tej, w tej grupie, która no, bardzo mi się to podobało, bardzo mi się podobała energia, z którą, mhm. którą widziałem na scenie, bardzo mi się podobało to, w jaki sposób aktorzy w tym są do końca, bo ja po prostu lubię taki teatr. Mhm. No, lubię, później nie wszystkie spektakle Moniki mi się tam y y podobały, no ale, ale większość zdecydowanie tak. Y a praca w ogóle nad, nad, nad tym tekstem Jakuba była dosyć ciekawa, ponieważ to, był dla nas, to było dla nas wyzwanie, to znaczy praca z tym tekstem, który miał wiele znaczeń, że nawet jeżeli... Po, po, po zagraniu kilkunastu już spektakli znowu wracaliśmy do tego, to miałem poczucie, że znowu odkrywamy w tym tekście jakieś dodatkowe znaczenia. Tu też fantastyczną pracę z nami wykonała Magda Jaracz, która mhm. była tutaj y, przez wiele lat suflerką i, 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 i pomagała nam w, w ogarnięciu tego materiału pamięciowym, ale też takim, jak tu znaleźć po poprzez na przykład zmianę akcentu, szukanie nowych znaczeń i nowych, jakichś, nowych myśli w tym, w tym tekście, który był naprawdę bardzo, bardzo złożony. To zresztą bardzo dobry tekst Pawła i, i, i spektakl. Także no, trzeba dodać, że pracowaliśmy nad troszkę większą, dłuższą wersją, mhm. a na tam ostatnich generalnych w Krakowie. Przed samą premierą wycięliśmy chyba 40 albo 50 minut spektaklu, mhm. i on już później został w takim kształcie, jak go można było w Warszawie zobaczyć. To była bardzo ciekawa praca, bo ona znowu spowodowała, że narodziła się jakaś grupa mhm. wokół, wokół spektaklu. <kluzł> no też ludzi, którzy właściwie byli twarzami tego nowego teatru tak naprawdę, czyli Pawła Miśkiewicza z, z tej obsady, tylko Krzysiek Dracz był, był wcześniej. I, I ja, mhm. a, a reszta była już jakby tym, tym jakby nowym zespołem. No i no, no, układało się fantastycznie. No, no, naprawdę to była ciężka praca, bo dlatego, że no, też Monika w sposób taki charakterystyczny pracuje i ona też nie odpuszcza y, y, jak w coś nie wierzy, to po prostu od razu jest, od razu mówi. I, ale ale no, wydaje mi się, że to zresztą po, po było widać po reakcji publiczności, że jednak ten spektrum był czymś bardzo istotnym. No, no w pewnym sensie też zapoczątkował jakąś dyskusję na temat struktury społecznej, mhm. współczesnej Polski i ta świadomość, że to w ogóle właśnie rozpływa się szerzej jakby poza sam spektakl, bo dotyka ważnego tematu, jest no, dla mnie na przykład czymś bardzo istotnym, ja lubię te, ja lubię takie spektakle, lubię te spektakle, te spektakle, które nie są doraźne, nie są tylko no, jakby zbudowane po to, żeby no, żeby jest premiera, tak, jest fajnie, miło, nawet fajnie, fajnie grany, fajna opowieść, ale tak naprawdę później to w człowieku nie zostaje i nie, i nie rozmawia się o tym, nie wraca do tego. No, a a mi Jakuba było takim spektaklem, który jednak poruszał i, i jakby na coś tam zapoczątkował i, i ta dyskusja trwała właściwie do dzisiaj. No tak, no, to, na, to, to na pewno. Yy, skończyła się dyrekcja Pawła Miśkiewicza, yy, też różnie oceniana, prawda, no, W środowisku i wśród publiczności yy, miała swoich zwolenników, kibiców, no, ale też wiele, wiele zarzutów wpadło pod tutaj adresem dyrekcji yy, Miśkiewicza. Tym, to ja, ja, ja jak byś to, to, to generalnie o, o, ocenił? Czy to była pomyłka, czy, czy może jednak jakieś doświadczenie, które w tym teatrze też było przydatne? Absolutnie doświadczenie. To już ja, ja myślę, że o tym tak naprawdę no, też yy, wydaje mi się, że nie powinno się te, o, oceniać jakby tej, tej sytuacji, dlatego że tu powstawały naprawdę dosyć ciekawe spektakle. I no, yy, na początku, jak Paweł zaczął tutaj yy, yy, swoją dyrekcję, no, no, ale też yy, yy, ta dyrekcja była w, współdzielona z Dorotą Sajewską, i Kasią Szustow. I to był pewien koncept. Ten koncept był związany z jakąś ideą i tak mi się wydaje, że w pewnym sensie nie do końca, nie do końca jestem przekonany, że... Idea wprowadzona do, 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 do teatru zadziałała dobrze. Najpierw był odpływ widowni, naprawdę mieliśmy takie no, pustki na, na, na widowni, a nie zawsze były one spowodowane mm, y, propozycją artystyczną, bo wydaje mi się, że nieudanymi podejściami. No, ale Teatr to też jest taka przestrzeń, że tu nigdy nie ma gwarancji sukcesu. Rozumiem, że było coś realizowane, akurat nie, nie, nie było mi po drodze jakby z tym, z tym nurtem, ale też wyłoniło się kilka wspaniałych postaci. No, tutaj mówię głównie o aktorach, gdzie, mm -hmm. gdzie fantastyczne i, i koleżanki korożanki koledzy tu mogli zadebutować dzięki, dzięki Pawłowi i mm, kontynuują swoją karierę teraz w innych teatrach, a a wydaje mi się, że no taki etap też był ważny. To było jakieś takie przełamanie do, do czegoś, co, co, co było później. I no jak zwykle te odejścia dyrektorów są takie. Nie wiem, czy to jest kwestia, że nie potrafimy kogoś godnie jakby pożegnać, podziękować, że zawsze musi wokół tego być jakaś afera. No tu, tu też tak było, że, że no jakieś poczucie jednak konfliktu i, i niepotrzebnej eskalacji takich negatywnych rzeczy wokół odejścia i przyjścia nowej dyrekcji się skupiły. Wydaje mi się, że to wszystko można było spokojnie inaczej, no ale to nie, to nie zespół aktorski decyduje o takich rzeczach, więc trudno tu też komentować. Wydaje mi się, że to po prostu doświadczenie też było potrzebne. Mhm. Ale też jest potrzebne y, 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 widzą, żeby, żeby zobaczyć y, w jaki sposób teatr y, może s, sam siebie określać, jakie ma nurty, gdzie, g, gdzie poszukuje swojej drogi, jak szuka swojego języka. Ten język nie zawsze się przyjmuje, no ale te próby trzeba podejmować. Tak? Wydaje mhm. mi się, że Paweł podjął to ryzyko, a w dalszym ciągu jest znakomitym przecież y, reżyserem. Po Pawle Miśkiewiczu przychodzi dyrekcja Tadeusza Słobodzianka. Teatr się rozszerza, bo jeszcze zyskuje scenę teatru na woli oraz przodownika. To się robi duży, duży bardzo kombinat teatralny. W ciągu tych dziewięciu lat kadencji Tadeusza Słobodzianka, grasz tu? Różne przedstawienia, różne e, role, zarówno w e, sztukach współczesnych, jak i e, w klasyce, no, i, i role szekspirowskie i, i Króledyb, e, Ale e, a, kt, 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 którą z tych prac, z tych ról, z tych spektakli, Wspominasz jako taką, która dla ciebie była w jakiś sposób szczególnie ważny. To znaczy, nie, 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 nie chodzi o to, że musiała być sukcesem jakimś, ale no na przykład wpłynęła na twoje myślenie o, o, o własnej pracy, o sztuce, którą uprawiasz. Bardzo ciekawym doświadczeniem było um, zetknięcie się z korszynowasem czy spektaklu miarka za miarka. To, to doświadczenie... To nie byłem aktorem pierwszego wyboru. No, zresztą no, tak się układa ta, ta, ta moja praca w teatrze, że czasami to, to nie, właśnie nie są role bezpośrednio zaproponowane, a przez reżyserów czy reżyserki. Są one no, spowodowane różnymi innymi tam y, y, rzeczami, no, ale ta praca była wyjątkowo ciężka dla mnie, dlatego że wszedłem w pewnym momencie już w proces, y, y, w proces y, y, twórczy i już zespołu, który pracował nad tym spektaklem. I w proces samego Korsunowasa, a jednocześnie miałem poczucie, że yy, no, spotykam wybitnego reżysera, naprawdę z, z, z tak niewątpliwie utalentowanego i świetnie pracującego z aktorami. To było zaskakujące, ponieważ. No, zastąpiłem tu Adama, który z, ze względu na y, y, stan zdrowia musiał zrezygnować ze spektaklu, z, w sensie z roli. I y, 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 Korszunowa, zresztą ja byłem po dużej premierze z kolei w, z Januszem Opryńskim, to było po Punkt Zero Łaskawe w Lublinie. Y, y, I ta praca tam też była taka dosyć, y, dosyć wyczerpująca, też ze względu na temat. A i tu powiedziałem na rozmowie z reżyserem, który chciał się spotkać, bo on tam jeszcze miał kilka opcji, że no, po, potrzebuje jakby takiego czasu, że nie jestem w stanie od razu tak się przestawić. A wiadomo było, że premiera się zbliża. I Korszunowa zdał mi wolną rękę. Nie naciskał, on mi nakreślił wszystkie rzeczy, które tu są dla niego istotne. I w pewien sposób wypuścił mnie tak, żebym ja tam sobie sam y, 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 pracował. On się, on się temu przyglądał bardzo, mhm. bardzo wnikliwie. I, I widać było, że jednak y, to miałem wtedy takie poczucie wolności. Miałem już takie poczucie, że jestem gotowy na przyjęcie takiej dużej roli. Y, y, Szczególnie trudne to było też z tego powodu, że no Adam już był w jakimś procesie i zaczął, zaproponował zupełnie coś innego, no ja zupełnie coś innego. I, i teraz tak, działa takie zawsze zasada porównania. No Adam tu robił coś innego, a ten coś innego No trzeba było w jakiś sposób się obudować i taki złapać kościec. Solidny, żeby właśnie nie, nie dać się sprowokować, że, że to mogłoby być inaczej, no, musiałem postawić na to, że ja chcę zrobić tak, jak sobie wyobrażam, że to powinno wyglądać. On to przyjął. O, I on to przyjął. Mhm. Przyjął i bardzo mnie wspierał. To było, było świetne, dlatego, że on w ogóle, jeżeli komentował, jeżeli, jeżeli cokolwiek robił, to robił to bardzo subtelnie, ale trafnie, on nie, nie rozgadywał się. Tylko namawiał mnie do tego, żebym się w tym naprawdę jakby poczuł i żeby, i żeby to było moje I to, i to było dla mnie najważniejsze, dlatego, że ja wtedy też zrozumiałem, że mogę coś z siebie dać, mogę coś zaproponować, no i upewnić się, że jestem już na jakimś etapie swojej pracy jako aktora, co dało mi dużo pewności siebie po prostu, no, znaczy ja też nie jestem takim aktorem, ja zawsze będę Widział dużo negatywów w tym, nie, nie, nie. jestem czymś zachwyconym, nigdy nie oglądam rzeczy, które są ze mną nagrane, nigdy nie oglądam filmów, nigdy nie oglądam tam seriali, nic, no nie lubię, tak, tak bym powiedział. Nie upajam się swoim głosem, nie odsłuchuję audiobooków, które nagrałem. A, a jedyne poczucie, jakie, jakie mogę mieć, to czy zrealizowałem wszystko to, co sobie zamierzałem zrealizować. To mm -hmm. jest dla mnie taka jedyna mm -hmm. y ocena, y no ale ona jest bardzo surowa, a on, on mi zdecydowanie pozwolił na to, żebym, żebym to poprowadził po swojemu. I tak wydaje mi się, że, y że mogę powiedzieć, że to było zdecydowanie takie najciekawsze, y najciekawsze to, co w tym czasie y zrobiłem też w zestawieniu z innymi, z innymi rzeczami, które produkowałem na zewnątrz. No ale to było jakby taki, mógłbym powiedzieć, chyba taki przełomowy moment dla mnie w mojej głowie i w takim poczuciu. Mhm. Ale tu, jak wspomniałeś Janusza Opryńskiego, bo, bo wydaje się, że to jest też reżyser, który jakoś znaczy w Twojej, w twojej karierze, bo przecież wspólnie Zrealizowaliście spektakl lud, gdzie o, o, ogromną miałeś rolę. Wspomniane łaskawe Litela, a tutaj w, w, w dramatycznym na scenie na woli zagrałeś u Janusza Opryńskiego no, rolę, też, która jest w takim panteonie postaci wielkich teatralnych, czyli Stawrogina w biesach. I wraca z Januszem Opryńskim. E, na czym polega? To jest też. <sum> to trudno tak od razu powiedzieć, bo chciałbym powiedzieć, że polega na miłości. <sum> e, I ta miłość jest y, wzajemna. To znaczy, on kocha aktorów i daje to odczuć. Ma ogromne zaufanie do, do aktorów, jest, jest, jest nieprawdopodobnie wykształconym humanistycznie człowiekiem. <grym> zawsze chodzi, chodzi zawsze z taką wielkim plecakiem, torbą czy, czy czymś, gdzie ma mnóstwo książek, że tak naprawdę przy biesach na przykład. To już było kolejne moje spotkanie. <grym> O, co byś go nie zapytał, to on grzebie w tym wiesz, worku i wyciąga książkę i mówi a to właśnie, bo ci miałem dać, żebyś sobie coś tam przeczytał. No. I to jest, ta, ta, ta praca była niezwykła, zresztą tu, tu po drodze, to też jest w jakiś sposób jakby kontynuacja moje, mojego życiorysu teatralnego, bo to wszystko tak naprawdę zaczęło się jeszcze ciut wcześniej tak jak powiedziałem, miałem okazję po prostu pracować w wielu uh -huh. miejscach wokół teatru dramatycznego, co było zresztą no, fantastyczne, bo praca z lupą czy, czy, czy z, z barlikowskim to jest jedna rzecz, ale to, że mogłem spotkać na przykład na swojej drodze też Igora Goszkowskiego, z, z, z którym... Pracowałem dosyć długo, i, i to było fantastyczne doświadczenie. To znaczy, on też mi, on mnie powoli też wprowadza, jakby w taką. Taką rzecz, że zaczynałem grać y, główne role, i u niego mogłem się zbudować jako aktor. Mhm. Dał mi możliwość zagrania wielu bardzo ciekawych, to mnie, to mnie zawsze fascynowało, bo y, to był taki okres, kiedy y, Igor nie bał się eksperymentować. Mhm. Właściwie to, to było jego taką charakterystyczną rzeczą i tego teatru, studia teatralnego koło, że to były przestrzenie właśnie zupełnie nieteatralne, graliśmy mhm. w jakichś takich halach. Pustych, to wszystko miało swój klimat, ale też tu znowu wrócę i zrobię takie kółko, wrócę do, do, do Piotra Ciślaka, to było też wspólnotowe, to znaczy, że tu wszyscy za wszystko byli odpowiedzialni, tu nie było, nie było gwiazd, nie było nikogo, że to cudowne, że ta praca wynikała z, na, z naszej chęci, to znaczy z naszych pragnień, ale też z takiej konieczności, że, że ta praca to było coś, co, co, co naprawdę było koniecznością I, i moim zdaniem to jest zupełnie inny poziom. Dzięki temu tej pracy poznałem Łukasza Lewandowskiego, z którym współpracujemy w Teatrze Dramatycznym, a Łukasz Lewandowski, który jest niezwykle inspirującą taką osobą, poznał mnie z, z Januszem. To też nie był wybór jakby pierwszy, dlatego że oni lud zaczęli w innym układzie aktorskim, no ale z powodów różnych. <laughs> Skończyło się tak, że ja podjąłem tę rolę, tylko nie wiedziałem na co się decyduje. <laughs> Bo się tak przeczytałem książkę, znałem mniej więcej e, 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 historię i, i tak dalej. No, przeczytałem ten wielki tom, a potem dostałem scenariusz, przeczytałem go i. Przeoczyłem w tym entuzjazmie, że będę pracował z Januszem i w kolejnym ciekawym roku, przeoczyłem jedną rzecz. Mianowicie taką, że na każdej stronie jest moja postać. Ci okazuje, że ja przez cztery godziny nie schodzę i mam prawie większość monologów, no, tak. więc gigantyczna ilość i przypuszczam, że się zapisałem jednak w historii Teatru Polskiego, przynajmniej jednym, że w jednym spektaklu wypowiedziałem, nawet dziady Mickiewiczowskie nie mają tutaj chyba porównania, że, że, że Jarosławski jednak wypowiedział największą ilość słów na scenie jako postać, i to było w tym zetknięciu pierwszym z Januszem. No, ale to też dało mi taką możliwość jakby uświadomienie sobie jakby w którym momencie swojego rozwoju aktorskiego jestem. I Janusz jest no, tą postacią dla mnie jedną z najważniejszych. To znaczy on też mnie zbudował jako aktora, ale właśnie to w jaki sposób on pracuje z aktorem w odróżnieniu od profesora Jarockiego tu przy tak olbrzymim zaufaniu, przy takiej erudycji, przy takim nieustannej dyskusji i nadawaniu też aktorom jednak takiego fundamentalnego znaczenia w budowaniu spektaklu, bo on rozmawia dużo z nami, czytamy, dostarcza nam mnóstwo literatury co jest niezwykle istotne, bo się, no człowiek się rozwija po prostu, Czy, czytając ciągle jesteśmy jakby w ruchu. Yy, tak, tak było przy, przy tym Gierosławskim, yy, w sensie przy, przy lodzie, ale też tak było przy Łaskawy, gdzie dotknęliśmy mnóstwa takich bardzo ciekawych rzeczy, a później Wszystko płynie z Elizą Borowską, mm. którą, z którą zrobiliśmy, więc to jeszcze tak, takie były badania poznawcze, co jest bardzo cenne, no więc i ja po prostu będę do końca życia wdzięczny Januszowi, że Januszowi i Łukaszowi, ale też Losowi, że nas ze sobą zetknął, że ja, że ja mogłem poznać taki teatr, mogłem poznać też coś, co mnie bardzo interesuje w teatrze, a mianowicie, że spotykają się ludzie, którzy chcą coś wspólnie zrobić że nie przychodzą do pracy, nie traktują tego zawodu jako coś koniecznego, a potem patrzą na zegarek, że trzeba, trzeba wyjść, tylko oddają się tej pracy w całości. Mhm. To, jest, to jest dla mnie taka istota, ale też tutaj naprawdę to są echa tak, takiej etyki i, i, i tego etosu pracy, który... Poznałem na studiach u, u, u Piotra Cieślaka. Myślę, że to są też takie dla mnie bardzo ważne osoby, które, mhm. które ukształtowały mnie jako, jako aktora mhm. i podejście do, 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 do pracy. No Ale to wspaniałe, że no po blisko 30 latach pracy w zawodzie wciąż masz takie przekonanie. Że... Można by się spodziewać, że, że z czasem nabiera się rutyny, i to, a, a ty masz jednak wciąż takie poczucie, że, yy, że, że trzeba się angażować na 100% i, i to jest tylko No istotność. nie wyobrażam sobie. Mhm. To, to, to jest kolejny link, który, który złapię, czyli profesor, profesor Ryszarda Hanin, bo u niej dlatego były dosyć ciężkie, nieatrakcyjne te, 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 te zajęcia ale to tylko pozór. Chodziło o to, że ona cały czas wymagała od nas, żebyśmy się na 100% angażowali w próbę. Bo to jest tylko, to ma sens. Ta praca ma sens, kiedy naprawdę jesteśmy przygotowani, kiedy jesteśmy skoncentrowani, kiedy cała nasza uwaga jest na próbie właśnie skierowana na to, co robimy, a, a nie takie tam... A, bo, bo nie chcę się spocić, a, a to się zmęczę, a to coś, a nie chce mi się, nie, nie. Bo to później owocuje czymś takim, że nawet jeżeli ta dyspozycja podczas spektaklu jest gorsza, to, yy, yy, to wszystko zostaje, nie, zostaje nie. energia, bo pamięć ciała jest po prostu taka, że od razu oddaje tę energię i zaangażowanie. No ta, tak jest do dzisiaj. Mam nadzieję, że nigdy mi to nie przejdzie. Co prawda jestem coraz starszy i coraz mniej siły mam, ale ale też jest tak, że no, inaczej to nie wyobrażam sobie pracy. No. Mhm. A powiedz taką rzecz jeszcze może bardziej natury zasadniczej, bo e, e, jak się patrzy na twoją karierę, to zdecydowana większość przedstawień, w których grałeś, w, w których pracowałeś, to jest taki teatr, on może różne formy przybierać, ale niemniej to jest teatr, którego punktem wyjścia jest literatura, taka lub inna, ale jednak literatura. E, czy to jest y, tobie bliz, najbliższy teatr, czy też a, widziałbyś siebie? nie wiem, no, w, w, te, w takich przedsięwzięciach artystycznych, tu, w których na przykład nie, nie, nie ma gotowego tekstu, e, które polegają na przykład na improwizacji albo, a, albo scenariusz jest kolażem różnych tekstów i tak dalej i tak no, dalej. Wiemy o co, o co chodzi, o cały no, taki tak zwany teatr postdramatyczny, prawda? I mam i takie doświadczenia i, 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 i też dobre doświadczenia, bo właśnie z Igorem Goszkowskim praca polegała na tym, że punktem wyjścia była powiedzmy w jednym spektaklu jak, jakiś fragment literatury praca polegała na improwizacji. Na przykład. Wie to jed... mówisz, o, 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 o którym przedstawieniu z Igora? Ta, tak, na przykład, tak. gdzie no, tak. gramy za nią, graliśmy za nią z Roką Chryń po kilka postaci, mhm. chyba po siedem czy osiem. Wszystko powstało z improwizacji. Każda scena. Próbowaliśmy w moim samochodzie zaparkowanym w, 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 zaparkowanym w jakimś garażu podziemnym na Ursynowie, co było dosyć ciekawe, bo pierwszego dnia prób kierowcy, którzy przychodzili, no tak nawet wezwali ochronę, bo coś się dzieje, to kolesie ganiają się wokół samochodu, a później już nam po kilku dniach kibicowali, ale wszystko powstało z improwizacji. Później to. Igor wszystko porządkował, zapisywał, następna następne tak, taka metoda pracy była na przykład w kolejnym jego spektaklu, czyli Ukryj Mnie w Gałęziach Drzew, to jeden z moich ulubionych w ogóle spektakli. Też wszystko polegało na improwizacji. Nawet wyjechaliśmy w takie ustronne miejsce, odległe, żeby, żeby właściwie odciąć się od cywilizacji. Siedzieliśmy parę dni yy, tam z, z koleżankami, kolegami i, i, i z Igorem i, i też pracowaliśmy na, na, na improwizacjach. Więc to nie jest jakaś obca metoda. Też doskonale się w tym odnajduję. Yy, czy z Antkiem Ferencym yy, w Tenże Ochotę był taki spektakl. Yy, Stalker, mhm. też mieliśmy tylko startową scenę, właściwie dwa zdania wycięte, wycięte z literatury, i na podstawie tego stworzyliśmy wspólnie z Izą, z, z Bartkiem i, i z Wiktorem, stworzyliśmy wspólnie no, jakby nowy tekst. Mhm. Więc to nie jest mi obce jakby w, 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 w tym sensie. Yy, 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 wydaje mi się, że co jakiś czas trzeba w ogóle wychodzić poza obręb swoich zainteresowań, żeby, żeby poznać coś nowego, żeby szukać, szukać inspiracji. Jest także czasami <coughs> taki tradycyjny, nazwijmy go sposób pracy jest męczący, nużący, że właśnie czasami trzeba dostać jakiegoś takiego szturchańca, żeby, żeby na nowo się obudzić. Ja takiego szturchańca dostałem teraz po, po, po tych, po premierze sztuki intonacji, dlatego że dostałem do ręki znakomity tekst, ale dostałem też wokół siebie grupę ludzi, która chce pracować, ma taki entuzjazm w tej pracy, no ale taką tak. miłość do, do, do tego, co się robi. I wydaje mi się, że to niezależnie gdzie byśmy to zrealizowali. Istotne jest to, co się właśnie dzieje w momencie, kiedy się spotykamy. Tak? Ale ta się... praca na pewno nie polegała na improwizacji, nie, przynajmniej to nie improwiza w sensie nie, takim nie, tu dosłownym. Nie, tu nie. Tak, tak, ale mówię o takich właśnie takich kopach energii, takich coś, co, co nagle na nowo człowieka pobudza, na nowo daje też wiarę w to, co się robi. Więc tak jak na przykład właśnie praca z Igorem czy, czy, czy z Januszem Opryńskim która no, jest czymś po prostu niezwykle inspirującym, naprawdę, takim też pod każdym względem. To jednocześnie, no to są na przykład, były takie rzeczy, które się na zewnątrz zdarzały, ale też fajnie, jeżeli dzieje się coś w teatrze, w którym się pracuje na co dzień i co jakiś czas takie spotkania są no, bardzo istotne, tak jakby to sobie... Tak, tak, tak jak właśnie z tych czasów, powiedzmy, dyrektora Cieślaka, były tutaj ciekawe osobowości. No tak, fajnie, jak, jak się je spotyka co jakiś czas, żeby zrozumieć, jak inni patrzą na teatr, w jaki sposób mogą prowadzić opowieść, albo jej właśnie nie prowadzić, ale, ale jak konstruować spektakl. No to są takie najbardziej ciekawe, interesujące rzeczy. No to skoro zatrąciłeś o sztukę intonacji, czyli o najnowszą, chciałem powiedzieć, ostatnią, najnowszą premierę teatru dramatycznego, w której zagrałeś rolę Ludwika Flaschena, znakomitego krytyka związanego z Jerzem Grotowskim. Ale to wydaje mi się, że to. Powiem Ci, że jak przeczytałem sztukę Tadeusza Swobodzianka, ten powrót Orfeusza, który jest częścią sztuki intonacji i, i ty, 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 sztukę o spotkaniu Tadeusza Kantora, Jerzego Gratowskiego i właśnie Ludwika Flaschena, to yy, 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 yy. Miałem taki kłopot polegający na tym, takim, być może, że to wynika z, z, z jakiegoś stereotypowego myślenia, ale jak te autentyczne postaci mogą być wykonane przez aktorów? Wszystkie one są, no może Flaczen w mniejszym stopniu, ale na pewno Grotowski i, 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 i Kantor, no cały czas ich wizerunki fizyczne choćby mamy. W pamięci. A czy dla Ciebie to było jakieś specjalne wyzwanie, no choćby to, że, że grasz w takiej charakteryzacji, która fizycznie upodobnia ciebie. do. To już się rzadko zdarza już teraz, tak, prawda? Tak, tak. Że, tak. że, że, że aktorzy do, do filmach, no powiedzmy tak, ale, ale w teatrze, jeżeli się gra jakieś autentyczne postaci, to rzadko się zdarza, żeby też dostąpiło przeobrażenie aktora w sensie yy fizycznym. Opowiedz o, 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 o tej roli, o tym jak, jak pracowaliście nad tym. No to w ogóle to też niezwykłe doświadczenie chociażby z powodu jakby takiej metody pracy, to znaczy tak jak powiedziałeś, to się rzadko zdarza. To już rzadko jest tak, że się dokleja coś po to, żeby uzyskać jakiś tam efekt. Przynajmniej no jakby na, na, na swojej drodze miałem raczej rzadko okazję w filmie było inaczej, też jestem. Tuż po zakończeniu zdjęć do, 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 do filmu, gdzie też gram postać taką historyczną. No, też Stefa trzeba się było Stefana Wyszyńskiego. Stefana Wyszyńskiego i też trzeba się było upodobnić, więc to był w pewien sposób kontynuacja troszkę tej jakby no, takiej, takiej, takiej drogi aktorskiej. Ale to daje też fantastyczną rzecz, bo nagle zyskuje się coś niezwykle. Dla mnie y, jakieś narzędzie, które gdzie ta charakteryzacja daje mi takie poczucie, że ja mogę się za coś schować. Ja mm -hmm. przestaję tutaj być... Y, no, oczywiście wchodząc na scenę, nie, nie stajemy się, nie, nie jesteśmy sobą, tylko no, przechodzimy jakby w, 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 w te postaci, ale. Jednak ta charakteryzacja wzmaga takie poczucie zasłonięcia. To znaczy też mam świadomość, że nie wszyscy od razu rozpoznają, kto wszedł, tak? jaki aktor wszedł. No ten. I, yy, I tu ta praca też była skoncentrowana na tym, żeby znaleźć taki złoty środek pomiędzy jakby odnalezieniem takiego czegoś charakterystycznego dla tych prawdziwych postaci. Przecież żyją jeszcze ludzie, którzy ich znają, którzy z nimi rozmawiali, znają ich bardzo dobrze, więc jakby tu też musimy jakby nawiązać taką relację z, z tymi widzami, a jednocześnie, żeby nie szukać żadnej karykatury. To jest mm. bardzo trudne, taki balans pomiędzy udawaniem a byciem. Yy, zresztą to... to w kilku takich dosyć ważnych w filmach ostatnio powiedzmy na produkcji niepolskiej mamy też takie przejście do z mocną charakteryzacją do odgrywania, na przykład Margaret Thatcher mm -hmm. yy, czy, czy, czy innych postaci. I, I też się zastanawiałem, jak to jest. No, czy aktora dominuje wówczas ta prawdziwa postać? Mm -hmm. tak? Jest wszystko pod, Czy on w jakiś sposób jeszcze jest twórczy, żeby odnaleźć tam coś swojego, autentycznego? No i Wydaje mi się, że tu nam się udało znaleźć balans pomiędzy, pomiędzy tym, co jest jakąś ikoną. Wygląd, wiemy w jaki sposób mówili. To też była taka praca, że trzeba było odnaleźć materiały, Na przykład jeśli chodzi o Ludwika Flaszana. Dosyć tr trudna, dlatego że jest wiele zapisów, może nie tak wiele, ale są zapisy z jego już takiego późniejszego życia, a, a dużo mniej, kiedy on tam y, y, jest, to są lata 50., 59 rok. Ale jednak. Y, y, odnalezienie czegoś autentycznego, prawdziwego, co nam pozwala jakby rozwinąć i, i, y, te postaci. I, i być jednocześnie no, jakby nimi, a, a, a jednocześnie wy, wykreować też jakby swój świat w tym. I y, 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 ja bardzo lubię te, mhm. ten spektrum, bardzo lubię te, te, y, te postać, dlatego że no ona daje mi poszaleć trochę, tak. No, bo tutaj Ania Wieczór zaproponowała nam, oprócz tej charakteryzacji, co jest fantastyczną zabawą tak. i przyjemnością, zaproponowała nam też jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, żebyśmy kompletnie zrezygnowali z takiego grania filmowego, że to jest mała scena, ona mówi, nie przejmujcie się, trzeba grać tu absolutnie teatralnie, to znaczy... Na, na pełnych emocjach, na, na pełnym geście, na, na wszystkim i jakoś tak na nowo <noise> dla mnie to było takie uwolnienie się, bo ja zresztą, tak jak Państwo widzą, gestykuluję straszliwie, ja w, poprzez ciało, ruch i mhm. tak dalej, te, bardzo lubię budować postaci, bo jest mi to bliskie, a tu dostałem taką możliwość wejścia w taką energię tej postaci, w, w, w wypełnienie jej też sobą, jakby, mhm. wydaje mi się w takim jakimś swoim sznytem. może tak faktycznie Ludwik Flasze nie jest wryty w, 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 w obraz i tak ludzie pewnie mniej go kojarzą, ale niemniej... Była to niezwykle interesująca i ciekawa i ważna postać. No. No, jednak był, był, tak. był najważniejszym współpracownikiem, bo nie aktorzy, ale jednak Ludwik Flaszen. Te podbudowę intelektualną tak. y, zapewnił Grotowskiemu i zapewnił mu też wsparcie w pierwszej fazie tak. tej działalności, chociażby po, poprzez krytykę tak, krakowską, gdzie tak. y, jednak <noise> y, y, te, te początkowo entuzjastyczne y, recenzje dawały, y, dawały jakąś. Y, mocną kartę grotowskiemu i temu teatrowi. No więc tu, moim zdaniem, to był te, taki... przyjemność polegała na tym, że można tu się było, tak kolokwialnie powiem, puścić drążka i, i, i naprawdę tak poszaleć sobie, a wygrać. wygrać. tak <noise> I y, 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 stworzyło się takie wspólne poczucie humoru, nasze to, co co bardzo lubię jakby w, w pracy, kiedy to poczucie humoru się y, pojawia, ale też jednocześnie ono nadaje charakter spektaklowi że widzimy że to jest naprawdę w sposób świadomy tworzone są pewne rzeczy i nas to bawi, ale też jak widzimy bawi to bardzo ludzi, którzy to oglądają. No a jak patrzysz na tą drugą część czyli na sztukę intonacji, na to spotkanie Jurija Zawadzkiego z Jerzym Grotowskim to Masz, tak powiem, jakąś sympatię ku której z tych postaci? Za kimś byś się bardziej opowiedział, jeśli chodzi o jego światopogląd, o myślenie o teatrze? Sympatii do żadnej z tych postaci nie czuję. Ale jednocześnie jest to dla mnie właśnie takie, mm, zawarty jest w tym taki tragizm, mm -hmm. że twórca w pewien sposób musi być w jakiś sposób samotny, bezwzględny, ja taki nie jestem, to znaczy nie umiałbym się, że tak powiem, w taki sposób określić, jak, jak Zawadzki później opowiada, w jaki sposób doszedł do, tego, do tych limuzyn, do, do tego telefonu bezpośredniego na, na, na Kreml. Ani, ani też nie jestem po stronie Grotowskiego, dlatego że ja akurat uważam, że... W no w ogóle nie jestem entuzjastą tej, tej, tej postaci, ale takiej w sensie tej, tej ale z życia. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że ta, ta praca była w pewien sposób wymyślona, to znaczy, że ona zamknęła się tylko jakby w tym doświadczeniu tej grupy, że yy, w pewien sposób uważam to za. Tylko tak ważąc słowa, za pewnego rodzaju oszustwo. To znaczy, że ci aktorzy nie, nie zyskali takich umiejętności, które mogliby przenieść na każdy rodzaj teatru. Bo Ale może się, o to nie chodziło. Bo to nie chodziło, dlatego że Grotowski wiedział, że, ten te, że on się w tym teatrze, na przykład takim post Stanisławowskim, czy Czechosław, Czechowskim, yy, yy, nie jest w stanie odnaleźć. Dlatego, że nie ma tej wrażliwości. Tu, tu fantastycznie działa jeszcze jedna rzecz, mianowicie to jest taki czas fascynacji wschodem, mm -hmm. medytacją, LSD jakimiś różnymi psychotropowymi rzeczami, ale wchodzenie w ten stan jakiejś ekstazy, jakiejś, jakiegoś transu i tak dalej. No w wiele wybitnych postaci kultury wyjeżdżało, wyjeżdżało no, muzycy, filmowcy wyjeżdżali do Indii po to, żeby poznać, może jeszcze w inne miejscach jeździli, oczywiście, ale te Indie to była taka Mekka, gdzie, mm. gdzie jednak jeździli, wracali odmienieni, bo rozwinięci duchowo i, i, i tworzyli wspaniałe rzeczy przecież. Ale Grotowski był. On się fantastycznie wstrzelił i wykorzystał ten moment, kiedy z tej fascynacji, zwłaszcza w Polsce, ludzi, którzy. No, Niewiele nie, nie osób podróżowało, a on, on zrobił wszystko, żeby ten, ten cel osiągnąć. I to jest oczywiście nie można mu nic zarzucić, dlatego że zrealizował jakieś swoje wyobrażenie. Ale ja zawsze myślę sobie o tych aktorach porzuconych w pewien sposób i niewyprowadzonych z tego stanu. Bo wiem, że, że tam było paru alkoholików, były samobójstwa, więc ja z tego punktu widzenia patrząc, tak po ludzku, to myślę sobie, że nigdy żaden reżyser, żaden reżyser, żaden twórca nie może tego tworzywa, którym jest aktor, doprowadzić do takiego stanu mm -hmm. i go z tego nie wyprowadzić. To znaczy, on zawsze musi mu dać jednak drugie życie albo dać szansę na inne życie. A jeżeli wykorzysta tylko do swojego celu i pozostawi w takim, no bez tego teatru żaden z nich nigdzie nie. No później robili wykłady, tak no jeździli, opowiadali o tym teatrze, no prowadzili jakieś życie. No jest jedna aktorka. Jest która... jedna aktorka, no tak, ale to jest naprawdę dosyć wcześnie, jednak zrezygnowała ze współpracy mm -hmm. i odeszła z tego teatru. Ale wydaje mi się, że koszta były tak duże, że ja nie mogę ocenić mm -hmm. tego w sposób inny. Tak jak rozmawialiśmy o metodzie pracy, tak? uważam, że, że to było. Że, że w jaki sposób Grotowski wykorzystał aktorów do budowania własnego wizerunku, do budowania siebie samego, a nie do budowania jakiejś jeszcze przyszłości dla tych ludzi. Więc tu nie mogę być niestety entuzjastą. Tak? Czyli jesteś zwolennikiem wspólnoty, doceniasz taką wartość, jaką jest zespół w teatrze, chcesz się angażować ale widzisz granicę też tego. Tak, no ta granica, ta, ta, ta granica musi być wyznaczona. To znaczy, że każdy ma ją gdzieś, gdzieś wyznaczoną, w sensie pewnie przesuniętą, ale, ale uważam, że ta granica jest i jeżeli ktoś cynicznie to robi, no to nie ma tu akceptacji mhm. żadnej. Chyba, że to jest taki proces, w który wpuszczamy się wspólnie ale później z niego wspólnie wychodzimy. To znaczy, że nie kończy się praca, bo jest premiera i wtedy ucinamy wszystko, mhm. a aktor zostaje z, tym, no, z takim rozgrzebaniem swoich emocji i, i jakby swojego życia, no, bo jednak poświęca się dużo czasu w przygotowanie roli, no, to jest zawsze takie, takie trudne. No, ja na przykład jeżeli pracuję nad czymś, to nie lubię robić nic dodatkowego, to znaczy, mm -hmm. że lubię się oddać po prostu jednej rzeczy i poświęcić temu, żeby, żeby się tylko i wyłącznie koncentrować na, na jednej rzeczy. Nie zawsze się to udaje, bo to nie ma świata idealnego, ale, ale uważam, że te granice trzeba po prostu wtedy wyznaczyć. i yy, i to też jest taką, że odpowiedzialność powinni brać też reżyserzy mhm. pracując z, z mhm. aktorami, mieć świadomość, czy, 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 czy są w stanie wrócić sam z tych ciemnych jakichś mhm. rejonów. Na koniec chciałem się zapytać yy, o taką rzecz, y, po tych prawie 30 latach pracy w teatrze dramatycznym, któremu jesteś wie, wie, wierny. Czy widzisz coś, co powinno być trwałe w tym teatrze, niezmienne? Jakie byłyby to wartości? Jakie cechy, które uważasz, że są no takie konstytutywne dla tego teatru i nie powinno ich się w jakiś sposób niszczyć? Nie wiem, to trudne, trudne pytanie. Nie, 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 chyba nie umiem na nie odpowiedzieć. No, no, ja po prostu zawsze będę <laughs> twierdził, że istotą teatru są ludzie, którzy tu pracują. I to nie tylko zespół artystyczny, tak? bo, bo my wszyscy pracujemy na to, na, 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 na spektakle. To, to są, to, to są mm. i, i panowie. Montażyści, ale to też są akustycy, elektrycy, którzy czują, oddychają. Wydaje mi się, że jeżeli się tworzy, obojętnie jaki profil teatru by nie był, mm -hmm. to jednak e, to, to, to jakieś wspólnotowe myślenie. O teatrze, bo mogą nas też dzielić poglądy. To nie ma w ogóle żadnego. Ja uważam, że nawet powinny, tak, mm -hmm. że powinno się dobrać diametralnie różnych ludzi, ale którzy, którzy by y, 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 mieli wspólne myślenie o pracy, to znaczy, że jakby wspólnie pracujemy wszyscy na jedną rzecz, na spektakl. Bo ja myślę o teatrze, działając być może myślę konserwatywnie i tradycyjnie, ale wydaje mi się, że teatr to jest właśnie to miejsce, gdzie powstają spektakle. I tu były też takie osoby jak Józef Sobota, który był legendarnym legendarnym garderobianym, który to jest oddzielna w ogóle taka historia tego teatru, bardzo ważna, ale też i wiele osób, które tutaj pracowały i pracują, że właśnie jakby ci ludzie tworzą teatr i żeby tego nie zaburzać, tak, żeby, żeby ludzie mieli jakby poczucie, że właśnie robią najlepiej to, co potrafią robić i, i dokładają swoją cegiełkę do do, do spektaklu, do, do wizerunku teatru i żeby to poczucie mieć. Bo to jest jakby bardzo, bardzo istotne, że, że, że jesteśmy wspólni i wspólnie odnosimy sukcesy i ponosimy porażki, ale to wszystko jest jakby wspólnotowe. Teraz takie modne słowo, no ale może inaczej, no może zespołowe. No może to jest coś, co jest po prostu, co nas łączy, to ta, ta praca, bo spotykamy się tu w konkretnym, w konkretnym celu oczywiście. Takim, żeby, żeby stworzyć coś ważnego, coś, co, co ludzie będą chcieli oglądać, o czym będą chcieli myśleć i o czym będą chcieli mówić. No tak, czyli zespół. Zespół to zespół, jest tak, to, no, co najważniejsze. Tak, jakby z, nie mogę się wyzwolić, ale chyba nie chcę się wyzwolić z takiego myślenia. Bardzo Ci dziękuję za, za to spotkanie, za rozmowę, za twoje wspomnienia o, o, o Twojej pracy w teatrze dramatycznym. Zapraszamy na sztukę intonacji i inne spektakle, w których grasz w teatrze dramatycznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję.